Już 9 września od godziny 18 będziemy mieć przyjemność gościć panie podczas kolejnej edycji wydarzenia Kobiecy Bytom. Tym razem będzie jednak inaczej. A dlaczego? Ponieważ będzie to impreza w japońskim klimacie. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w azjatyckim klimacie, który odbędzie się w piątek, 9 września w Beceku. Będziemy czekać na panie z naszymi Toyotami i konkursem. Do wygrania Toyota Yaris Cross na weekend. Nie może was tam zabraknąć. Zastanawiałaś się kiedyś, jak powstaje sushi od początku? Porywam cię w takie miejsce. Dzień dobry, słyszałam, że w sushi mnie serwują najlepsze sushi w mieście. Czy to prawda? Witam serdecznie wszystkie panie. Czy najlepsze, to nie nam to oceniać. Trzeba by było zapytać naszych gości, ale z tego, co nam wiadomo i po reakcji gości, którzy u nas byli, to jest to jedno z lepszych sushi w okolicy. Co zatem stoi za sukcesem tego miejsca? Za sukcesem tego miejsca stoi nasz najlepszy sushi master, Przemek. Super. Jesteśmy ciekawe z wieloma kobietami, jak powstaje sushi od początku. Czy w trakcie imprezy Kobiecy Bytom będziemy miały okazję zobaczyć na własne oczy, jak przygotowywane jest sushi? Tak, jak najbardziej będą mogły zobaczyć, jak się przygotowuje oraz skosztować, więc zapraszamy i widzimy się na miejscu. Czy wiecie, że w Bytomiu jest bardzo fajne miejsce, które tworzone jest z pasją i można w nim zrobić m.in. manikier japoński i japoński masaż liftingujący Kobido? Strefa urody Korfantego 21 pozwoli Wam kompleksowo zaspokoić potrzeby fryzjerskie i kosmetyczne. A teraz zapraszam Was na herbatę do Tea Room. Ale pyszna herbata. Może powie mi Pani coś więcej na temat tej herbaty, no i przede wszystkim na temat miejsca, w którym się znajdujemy. Tak, znajdujemy się w herbaciarni Tea Room. Mieścimy się w samym sercu Bytomia, przy ulicy Janty. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór herbat, kaw bardzo wysokiej jakości, z różnych światowych plantacji, jak i też ogromny wybór herbaciarnych akcesoriów. Szanowne Panie, zapraszamy serdecznie na stoiska sprzedażowe w Bytomskim Centrum Kultury, rozmieszczone w holach, a na koniec zapraszamy na ambitny melodramat pod tytułem Blask. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję Wam za ten przyjemny spacer po Bytomiu. Widzimy się już 9 września od godziny 18 w Beceku. Marlena Grzymkiewicz.